Teraz w naszym programie dowód na to, że bariery są tylko w naszych głowach. Pan Marek Mach 55 lat temu uległ wypadkowi komunikacyjnemu, na skutek czego amputowano mu nogę. To nie oznaczało dla niego jednak końca. Pan Marek po wypadku zaczął kształcić się w kierunku technik ortopeda i porusza się dzięki specjalnej protezie. Obecnie pan Marek ma blisko 80 lat i wciąż jest aktywny zawodowo, pomagając innym osobom w podobnych sytuacjach. Moimi gośćmi są właśnie pan Marek Mach i pan Mariusz Grela, właściciel rzeszowskich zakładów ortopedycznych. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Marku, pierwsze pytanie do pana, bo chyba możemy powiedzieć z całą dozą pewności, że pan jest chyba ikoną polskiej techniki ortopedii. Od czego to wszystko się zaczęło? No, tak jak pani wcześniej powiedziała, zaczęło się od tego, że miałem amputowaną nóżkę. To był gdzieś rok 63, coś takiego. Potem szkoła w Poznaniu, 5 lat, trudny odcinek, bo to była bardzo taka wymagająca szkoła. To była szkoła, kiedyś było dla inwalidów wojennych, wojskowych, potem już się oni wykruszyli, więc wszyscy ci, co mieli uszkodzenie kończyn czy czegoś tam, byli, tam się zgłaszali do Poznania, do tej szkoły. No i uczyliśmy się 5 lat, no a po 5 latach trzeba było zacząć pracować. Od razu dostałem się między innymi do Konstancina i w Konstancinie swoją działalność tam zacząłem. No co więcej mogę powiedzieć. Czyli pan w oparciu o pana smutne doświadczenia zdecydował się właśnie na taki kierunek, tak? I okazało się, że pan ma do tego smykałkę. No tak, jak ktoś ma takie dobre ręce, to zaczyna tak pracować. Słyszałam, że na początku naprawiał pan własnoręcznie właśnie pana protezę, tak? Tak, ja miałem protezę wykonaną w Krakowie, to były krakowskie zakłady sprzętu ortopedycznego, ale to były wtedy protezy robione tylko ze skóry i z drewna. Więc ja miałem między innymi takiego drewniaka, no ale trudno było w tym w ogóle chodzić. No i zacząłem przy tej protezie manipulować, jeszcze nie będąc w szkole, poprawiłem ją. A potem już po skończeniu technikum robiłem sobie sam protezy do dzisiejszego dnia. Do dzisiejszego dnia pan mówi? Tak. Protezy w niczym nie przeszkadzają w ogóle w życiu osobistym. I... No właśnie, miałam zapytać, jak wygląda życie z protezą? Czy na przykład można jeździć autem? Bo pewnie wielu osobom wydaje się, że nie. Autem można jeździć, nawet nieprzystosowanym. Ja do dziś jeżdżę nieprzystosowanym autem, chociaż są teraz możliwości, że auto jest przystosowane i wtedy bez niczego. Ale ja jeżdżę normalnym autem i można to jeździć i nie ma żadnych przeszkód. Zresztą ja zdawałem egzamin na prawo jazdy, instruktor nawet nie wiedział, że ja mam amputację nogi. Wróćmy jeszcze do takiej osoby, jaką był pan profesor Weiss. No, to był wybitny ortopeda, profesor Weiss. On jeździł za granicę często. Przywoził nam zawsze jakieś ciekawostki z zagranicy i pierwsi wprowadziliśmy w Konstancinie plastik do budowy protez. Także profesor Weiss był takim prekursorem tej sprawy naszej ortopedycznej. A pan Mariusz przed programem zdradził mi, że pan Weiss widział wielki potencjał w panu Marku, czy to prawda? No, pan Marek był pupilkiem profesora Weissa. Wspólnymi siłami tworzyli polską ortopedię. Myślę, że fakt, że pan Marek był po amputacji i miał ogromną smykawkę, którą ma do dzisiaj, był powodem, dla którego profesor Weiss wybrał właśnie pana Marka do bardzo bezpośredniej, wzajemnej współpracy. Wróćmy już teraz do samych protez. Widzimy, że te protezy, właśnie pan mówił, na samym początku były tak drewniane, tak? Tak. Bardzo trudno się było w tym poruszać. No, dziś do studia przynieśli nam państwo kilka rodzajów protez, tak? Może opowiedzmy coś, nie bądź o każdej. To są takie leje protezowe, dokładnie. Widzimy, że są one specjalnie zdobione, tak? Można na zamówienie zdobić na przykład w taki wzór moro, tak? Tak jest. Pacjent ma prawo wyboru. Mamy ponad 100 wzorów w swojej ofercie. Głównie dzieciaki lubią, jeżeli te protezy są tak bardziej takie żywe. Na przykład tutaj brakuje stopy i jest proteza dla małego dziecka. A tu mamy takie dość specyficzne, tak? Protezy. Może opowiemy coś o nich. Tutaj wykonaliśmy
No, na razie na próbę. Dwie protezy dla naszego podopiecznego, który ma 5 lat i który chodząc na pływalnię ma problem z płynięciem, dlatego że kikuty nie poruszają w odpowiedni sposób wody. Dzięki tym protezom mamy nadzieję, że zacznie normalnie pływać i dorówna swoim rówieśnikom. Jest bardzo żywym dzieckiem i myślę, że z tych protezach da sobie będzie radę. Będzie mu łatwiej pływać, bo są faktycznie bardzo fajny i ciekawy pomysł. Wiem, że tworzą też państwo protezy nie tylko dla ludzi. To już szewnik na ten temat powie. Podejmujemy różne wyzwania i wykonaliśmy już dwie protezy dla dwóch psów. Wykonaliśmy teraz ostatnio, pan Tomek i pan Mateusz, technicy naszego zakładu, wykonali protezę dla kucyka. Mamy kontakt z właścicielką kucyka. No, po prostu no, robi to podobno niesamowite wrażenie, jak on potrafi biegać na tej protezie już w tym momencie. Panie Marku, ile lat pana pracy zawodowej już minęło? No to już pewnie ponad 50 lat, lekko. Pan ma, no to właśnie już powiedziałam na samym początku, pan ma niemal 80 lat i dalej jest pan aktywny zawodowo i uczy pan te młodsze pokolenia tego trudnego fachu. Tak, bo zaczęło się w Konstancinie, kiedy byłem nauczycielem zawodu i przez 5 lat miałem instruktaż, wykłady i tak dalej. I to mnie wciągnęło i do tego czasu, gdzie przyszedłem, to zawsze tych młodszych adeptów sztuki protezowania uczyłem. No i do dziś się tak dzieje, że jeżeli tam coś się trzeba pomóc, to się pomaga do dzisiejszego dnia. Czyli pan czuwa? Tak. Współpraca z panem Markiem jest bardzo dobra, jest rewelacyjna. Po prostu technicy, ci młodsi, którzy mają doświadczenie też niemałe, bo 15-17-letnie, przy pana Marku 50-letnim doświadczeniu bardzo często wiele problemów potrafią wzajemnie rozwiązać. No. Mówiliśmy już na samym początku, pan wspomniał, że faktycznie 50 lat temu te protezy były drewniane. Teraz to wszystko idzie do przodu. Wiem, że istnieje jeszcze taka nowa sztuka, która nazywa się Osseo Integracja, tak? Tak, no to szef może powiedzieć, bo miało to się zacząć, ale jakieś tam komplikacje wyszły. Jesteśmy zakładem, który jako jedyni w Polsce bardzo próbujemy, chcemy i mamy nadzieję, że wprowadzimy taką najnowszą światową metodę protezowania pacjentów poprzez implant, która nazywa się osseointegracja. I jak to wygląda mniej więcej? Jest to metoda, która pozwala całkowicie usprawnić pacjenta do normalnego funkcjonowania. Mamy kontakt z Polakiem, z panem Marcinem, który wykonał ten zabieg w Niemczech. Był w naszym zakładzie, pokazał nam, jak to funkcjonuje. Jest to implant wszczepiony w kość udową i kawałek implantu po prostu wystaje, ciało zarasta, wystaje poza kikut udowy. Do tego domontowuje się protezę i pacjent ma czucie podłoża niemalże całkowite. Porusza się w sposób tak jak osoby pełnosprawne. Lej w protezie jest najważniejszą rzeczą i jednocześnie najtrudniejszą do wykonania i najbardziej dla pacjenta taką bolesną. Tak. Lej protezowy, więc tutaj jest całkowicie pominięty lej protezowy. Mamy nadzieję, że uda się nam to wprowadzić w Polsce. W przeciągu ilu lat pan stawia tak mniej więcej? Jeżeli jedna z fundacji, która ma z nami teraz kontakt, dotrzyma słowa, to mam nadzieję, że pod koniec tego roku lub najpóźniej przyszły rok początek. I za to trzymamy kciuki. Panie Marku, jeszcze ostatnie pytanie do pana. Proszę powiedzieć, czy z niepełnosprawnością da się normalnie żyć na pana przykładzie? Pan w ogóle pamięta, że... Oczywiście, to przecież pierwszy rok był trudny, ale potem się zaczynało coraz lepiej, a po szkole to już w ogóle. I nie ma dziedziny, w którym nie można uczestniczyć. Wszystko jest możliwe. Czyli pan tańczy, biega, tak. Jeździ buduje domy. Buduje domy. Wszystko. Także byłem w Stanach Zjednoczonych 2 lata, też w American Limb pracowałem w ortopedii, potem byłem w Libii, no ale tam nas bomby przegoniły, więc wróciliśmy i tak dalej. No także cały czas żyję. Mam kłopot trochę z tą z drugą nogą zdrową, bo mi trochę wysiadła ta druga noga. A tak to nie ma problemu. I życzę wszystkim tym, którzy mają amputę, żeby na początek, no, jak to powiedzieć? Nie załamywali się. Odważyć pan Marek jest, tak? Pan Marek jest wszystko siedzi w naszej psychice. Bo pierwszy rok jest bardzo trudny i oni wtedy się wszyscy jakoś załamują, ale potem to dochodzą, no, że to jest małe piwo. Pan Marek jest przykładem na to, że po prostu z amputacją można normalnie funkcjonować. Tak. Trzeba po prostu tylko się nie poddawać i brać życie, jakim jest, iść do przodu.
No, pacjenci odwiedzający nasz zakład niejednokrotnie są niesamowicie zaskoczeni, że tak człowiek, tyle lat pracujący, tyle lat po amputacji, daje sobie tak wspaniale radę w życiu i w ogromny sposób pomaga nadal amputowanym. Ja bardzo serdecznie dziękuję panom za przyjście do studia, za tę rozmowę. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć panu jeszcze... Ile pan lat chce jeszcze pracować zawodowo? 120. Nie, powiedziałem, że do 20. Do 20, a potem no to już trzeba... Potem zobaczymy. W każdym razie ja życzę panu przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. No tak. Sił, żeby pana nie opuszczała taka pozytywna energia, która się tutaj udziela praktycznie wszystkiemu i to pana pozytywne, optymistyczne spojrzenie na życie. Bardzo serdecznie dziękuję panom jeszcze raz za wizytę w studiu i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Proszę państwa, i to wszystko, co przygotowaliśmy w tej odsłonie Poranka z Telewizją Rzeszów. Na kolejny program na żywo zapraszam o godzinie 12:30. Do zobaczenia.